Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. Dzisiaj dla odmiany będzie plener. Więc żeby kanał miał smaczek, to raz kuchnia, a raz lasek. Plener to mały miś. Najfajniejsze jest to, że idziemy na szlak, troszkę się zmęczyć. Pójdziemy na takie szlaki, jakie na naszej dzikiej, mroźnej północy mamy. Mówię to mając cały czas w pamięci. 2 miesiące temu szlaki sudeckie, jakie sobie z Moniką w czasie urlopu zrobiliśmy. Jest to żywe w mojej pamięci, a zatem i jeszcze głęboko w sercu. Jakkolwiek trzeba wrócić do rzeczywistości. Urlop się skończył, więc wracamy na naszą pustynię rzeczywistości, dzikie rejony północy. Więc te nasze szlaki, takie północne szlaki, to są takie szlaki takie nie za oczywiste. Często gęsto się zdarza, że są nie za dobrze poopisywane, oznakowane. Równie się zdarza, że są mało popularne lub po prostu nieuczęszczane. No, ja zauważyłem, będąc na południu, że u nas kultura szlakowa jest, no, ten rodzaj aktywności, turystyki jest stosunkowo mało popularny do tego, co widzieliśmy na dole. Żeby pójść jeszcze bardziej pesymistycznie, ja to robię celowo, ja wiem dlaczego ja tutaj tak biczuję ten nasz pomorski region, to powiem tak, jeżeli jeszcze mało tego oddalimy się od głównych rejonów turystycznych tutaj pomorskiego, tam gdzie w sezonie są turyści, to te szlaki potrafią na dużym odcinku ich występowania być zupełnie bezobjawowe, jeżeli chodzi o oznakowania. Mówię o tym dlatego, ponieważ jest szansa, że tak będzie i teraz. Jednak ja celowo poszedłem tutaj w maksymalny pesymizm, ponieważ dzięki temu wszystko, co się wydarzy, to będzie tylko już na plus. Więc mam nadzieję, że się mylę i że tak źle nie będzie. I teraz tak, jaki jest pomysł na dzisiaj i przede wszystkim gdzie jesteśmy? Jak szukałem, przygotowałem się do materiału, znalazłem sobie takie fajne określenie, które od razu wiedziałem, że kopiuj wklej z komputera do głowy, bo to bardzo fajnie brzmi, szkoda by zmarnować. Zatem znajdujemy się w obszarze etnograficzno-kulturowym Kociewia, czyli mówiąc po ludzku, jesteśmy na Kociewiu. Nie sądzę, żeby każda osoba z Polski, słysząc nazwę Kociewie i dostając pineskę, umiała sobie tą pineskę na mapie przypiąć. Znajdujemy się w Starogardzie Gdańskim i pomysł na dzisiaj jest taki, żeby przejść sobie ze Starogardu Gdańskiego szlakiem kociewskim, żeby było w klimacie, o kolorze żółtym, do drugiego dużego miasta na Kociewiu, czyli do Tczewa. I teraz hej ho, trzymajcie się mieszkańcy wielkich aglomeracji, Trójmiasta, Warszawy, Krakowa, Wrocław, czy można nazwać dużym miastem. No warunkowo przyjmijmy, że Wrocław też nazwijmy dużym miastem, więc trzymajcie się od komentarza, że wasze miasta są większe. Ja mówię tu o obszarze tylko i wyłącznie Kociewia. Reszta świata na chwilę obecną dla mnie może być wybuchnięta, jej nie być. Więc na obszarze Kociewia, Starogard Gdański, Tczew czy Świecie są miastami dużymi, dlatego tłumaczę tą nomenklaturę, której użyłem. Przewidywana długość szlaku to mapy CZ pokazały mi okolicach 33-34 km. Czas przejścia, gdyby się nie zatrzymywać, a ja się zatrzymywać będę, bo taka maniera. 9-10 godzin. Startuję o godzinie 9, jest godzina 9, jak mnie tutaj pociąg przyjechał mnie. I co, przewyższenia. Mapy CZ pokazują mi przewyższenia. Na Kociewiu takiego słowa nie używamy. To znaczy mi tam pokazało, że na odstępie tych 30 km tych przewyższeń tam ma być 300 metrów, ale tak jak ja mniej więcej jestem tutaj z regionu pomorskiego, to nie wiem kiedy to się wyrobi. Zobaczymy, może gdzieś jakaś górka się tam skryła. Jak wspomniałem, znajdujemy się... Trochę wieje, mi to zniszczy materiał. Jak wspomniałem, znajdujemy się w Starogardzie Gdańskim. Jest to bardzo ładne, śliczne miasto, więc jeżeli ktoś przejazdem by tutaj był, to proponuję się zatrzymać chociaż na chwilę i choćby Stare Miasto sobie obejrzeć. Jakkolwiek ja się muszę tu autocenzurować, pomimo że Starogard jest bardzo ładny, zrewitalizowany w większej części, ma bardzo ciekawą historię, to autocenzura to nie jest materiał o Starogardzie Gdańskim, w związku z tym tutaj muszę sobie uciąć. Powiem tylko tak, jako mieszkaniec, tutaj użytkownik pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Starogard dla mnie przede wszystkim jest to brama, są to wrota do Borów Tucholskich od wschodniej strony tego regionu. To tędy jeszcze kilkanaście lat temu, jak mniej sklepów było pobudowanych, to tędy przyjeżdżał się do Starogardu Gdańskiego, tam można było zrobić sobie, tutaj można było sobie zrobić zaopatrzenie i pojechać w Bory Tucholskie, choćby na działeczkę. Więc jeżeli musiałem się autocenzurować i o Starogardzie nie chcę nic więcej powiedzieć, bo materiał będzie o przejściu ze Starogardu do Tczewa,
To tylko popłynę sobie literacko jeszcze, bo mi się skojarzyło właśnie a propos tego ostatniego miasta przed Burami Tucholskimi. Odświeżam sobie ostatnio Drakulę Brama Stokera, książkę. I tam jest taki w początkowej fazie książki jest taki fragment, gdzie Jonathan Harker, jadąc z Wielkiej Brytanii, oczywiście koleją, tak jak ja tu przyjechałem, jadąc koleją do Transylwanii, do hrabiego Drakuli, do jego zamku, zatrzymuje się w pewnym momencie w Budapeszcie. On sobie wtedy zdaje sprawę, że jest już w ostatnim dużym mieście cywilizowanym Europy, a dalej jest już wielka niewiadoma. No więc tak mniej więcej, skalując w dół, Starogard jest dla mnie właśnie takim miastem. Przejdźmy dalej. Lepsze oświetlenie. Ciężko mi tutaj znaleźć kadry. Ruch jest większy niż się spodziewałem jak na Starogard Gdański. To znaczy nie spodziewałem się, bo mnie tu jeszcze nie było w postaci turystycznej. Wątek kolejowy musi być, więc to będzie część poświęcona kolei. Dotarliśmy, jak już widzieliście, mówiłem, do Starogardu Gdańskiego. Znajdujemy się w ciągu linii kolejowej numer 203. Linia kolejowa numer 203 na chwilę obecną łączy odcinek Kostrzyn-Strzew. To jest na chwilę obecną, ale w perspektywie szerszej, historycznej ona łączyła jako Ostbahn kolej wschodnia, pruska, Berlin z Królewcem. Na przestrzeni około 700 km było można się dostać, przez długość, ona trwała, to była bardzo długa linia, 700 km i łączyła właśnie, jak wspomniałem, Berlin z Królewcem. O Orient Expressie każdy z Was słyszał, to na pewno, ale przykładowo już podejrzewam, że o tym, że tutaj ta linia też była prestiżowa i jeździły tutaj takie pomykały szybkie, eleganckie pociągi nazywane Nord Expressem, pewnie też już nie każdy wie. Co jest ciekawe, to tak, o Nord Expressie już materiał miałem jako tako, więc całych widzów nie chcę katować, z której strony wiatr wieje, żeby dobrze było. Więc całych widzów nie chcę katować. Więc wspominam tylko, że to jest ta linia Ostbahnu. Co dalej ciekawego jest to, że stacja Starogard Gdański, z tego co tutaj widzę, jest jeszcze bardzo mechaniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę. To jest bardzo fajne, bo takie smaczki, może sobie przejdziemy bliżej, takie smaczki już powoli nam giną. Idea jest taka, że to co amator może zauważyć najszybciej, to semafory, czyli tak zwane sygnalizatory, w większej części tutaj są kształtowe, a nie na nowoczesne świetle. Tutaj z tyłu będzie chyba widać takie coś. A później pokażę na przebitce. I co jest ważne, one są wszystkie tutaj, wszystkie są mechaniczne. To jest właśnie już rzadki widok, zazwyczaj są już świetlne. Z dwoma wyjątkami, bo się przygotowałem, sobie sprawdziłem. Mianowicie sygnalizatorami świetlnymi są sygnalizatory wjazdowe na stację oraz jest jeden grupowy sygnalizator wyjazdowy i on też jest świetny. Cała reszta jedzie na tych klasycznych semaforach, czyli belka stój, 40 na godzinę, pełna szlakowa. Więc fajny smaczek, myślę, że to za jakiś czas już poznika i wszystko będzie uber nowoczesne i cyfrowe. I tak, teraz też proponuję przejść sobie do najciekawszego moim zdaniem tutaj miejsca na tym dworcu, mianowicie budynek stacyjny. Budynek stacyjny Starogard Gdański został utworzony w 1871 roku i to, co jest jego najciekawszą cechą, to, co jest jego najciekawszą cechą, to, że on architektonicznie został zbudowany w opozycji do innych kolejowych budynków budowanych w pewnych stylach w tym regionie. Na czym polega ta opozycja? On jest zbudowany w stylu, chciałem powiedzieć klasycystycznym, klasycyzmu, ale gdyby się tutaj na kanale trafił jakiś fetyszysta architektoniczny, mógłby powiedzieć, że tutaj brakuje niektórych rzeczy, więc powiem, że jest inspirowany i silnie stylizowany klasycyzmem. Czym jest klasycyzm, to za chwilkę, ponieważ chcę powiedzieć, dlaczego on jest w opozycji. Dlaczego on jest w opozycji do budynków w tym regionie generalnie. No mianowicie, przykładowo popatrzmy sobie na taki choćby dla porównania niedaleko Gdańsk. Jest on wzorowany, jest on stylizowany barokiem, renesansem, rokoko. To wszystko opływa w jakieś tam girlandy, zdobienia i inne wodotryski. Jest przepych. Tak samo przykładowo Malbork, on jest w stylu neogotyckim, ale też zrobiony z ozdobieniami, przepychem i tak dalej. Klasycyzm z kolei tutaj widoczny z tyłu, za chwilę sobie obejrzymy ten budynek dokładniej z przodu. Klasycyzm z kolei jest no, czerpie przede wszystkim garściami z antyku, z architektury rzymskiej i z architektury greckiej. Jest on, jak widać, oszczędny w symetria. Co go cechuje, no to na pewno symetria, oszczędność w zdobieniach, linie proste. Widać tutaj taki, no z przodu będzie bardziej widać, taki dostojny, minimalistyczny monumentalizm i mnie się to dosyć podoba.
Nawet właśnie w porównaniu do tych właśnie pstroka tych dworców w większych miastach. A jak jeszcze się to eklektycznie połączyło, że barok z rokokiem i renesansem, to już czasami no naprawdę są takie rzeczy troszkę zbyt przebogate. Dobra, no to teraz byśmy sobie mogli wejść, zobaczymy, czy jest wejście do środka. Tam podobno jakieś posadzki są wybitnie do pochwalenia się. Ten dworzec został zrewitalizowany z jakieś 2 lata temu, więc naprawdę oglądamy go we fajnym stanie. Przejdźmy się, zobaczmy, czy w środku jest coś fajnego do zobaczenia. Tutaj widać całe to stylizację klasycyzmem. Na pierwszej kondygnacji widać tutaj półkolumny, widać też tutaj pilastry, to są takie ala udawane kolumny, które wychodzą nad lico ściany kilka centymetrów, jakkolwiek one konstrukcyjnie pełnią swoją rolę, tylko że nie są wyeksponowane. Więc z tej strony widać właśnie bardziej ten elegancki zamysł tej inspiracji antykiem. Dobra, opuszczamy tereny kolejowe. Ja powiem tak, nie nagrywało mi się najfajniej. Dosyć duży ruch tam panował, więc ciężko mi było znaleźć fajny kadr i się skupić. Myślałem, że w sobotę o 9 rano, pod koniec października, że będzie ruch trochę mniejszy. Idziemy szukać znacznika żółtego naszego szlaku kociewskiego, który mam nadzieję... No i właśnie... No dobra, no jak już mówiłem, jeżeli już pesymistycznie podejdziemy, że tutaj jest, że oznakowania na północy są złe, bo widziałem, jak to wygląda na południu, to już każda na plus rzecz jest tym, co jest miłym zaskoczeniem. Mapa jest, mapa Starogardu Gdańskiego, więc witajcie turyści. I mamy pierwsze oznaczenie szlaku. Szlak żółty. Ja tutaj na tym szlaku się włączam. To nie jest kropka, ponieważ my wchodzimy w biegu tego szlaku. On idzie, o to jest ciekawe, on idzie szlak żółty, kociewski, idzie z Czarnej Wody do Tczewa i w pełnej długości ma 78 km. No, ja chcę sobie zrobić wycieczkę jednodniową, w związku z tym 78 km jest troszkę poza moim zasięgiem na jeden dzień. I tak, no widzieliśmy oznaczenie idź prosto. Tam jest fajna aleja, jeżeli idzie już o Starogard, jak się wyjdzie z dworca. Jest bardzo fajne, symetryczne wrażenie to robi. Wychodzimy z dworca i wita tutaj nasze miasto taką piękną aleją, deptakiem tam dalej. Tylko tam chyba szlak nie idzie. Muszę dla zorientowania się poszukać sobie drugiego szlaku, drugiego znacznika. No i udało się znaleźć oś szlaku. Mamy drugi znacznik, czyli już wiem, z którędy on biegnie. Czyli po wyjściu ze dworca idziemy w lewo i to jest kierunek na Tczew. Myślałem, że być może będziemy tym deptakiem szli, ale znacznik znalazł się tutaj. Niestety omijamy wszystko, co fajniejsze w Starogardzie, dużym bokiem. Starogard na zwiedzanie oddzielne. Banerów reklamowych zdaje się nikt nie aktualizuje. Rok temu się powiesiło i tak sobie jest. To będzie świadectwo szaleństwa tych czasów, których doświadczyliśmy. I tak te nasze szlaki północne wyglądają. Jak widać, wszędzie zagrożenie. Musimy się liczyć z zagrożeniami zewsząd płynącymi. Trzeba się grozić. No skłamałbym, gdybym powiedział, że szlak wyprowadza nas ze Starogardu przez najlepsze rzeczy w Starogardzie do zobaczenia. Ja się tego spodziewałem, ja tutaj nie hejtuję, tylko po prostu mówię cechę. Jak ktoś będzie powtarzał, to żeby wiedział, czego się spodziewać. Więc po wyjściu z dworca, dworzec był ostatnią turystyczną rzeczą, jaką widzieliśmy. Szlak wyprowadza nas
na wschód ze Storegardu przez rejony przemysłowe, tylko rejony przemysłowe i to często gęsto takiego przemysłu, który się budował w latach 90. na zasadzie buduj, buduj, później się posprząta. Uwaga, pora na szowinistyczne wejście. Kochanki w liczbie 14. Ciekawe, czy w liczbie 14, że tak na raz, czy że trzeba sobie którąś wybrać. Jak kogoś miejscowego znajdę, to się będę mógł od razu podpytać. Wejście nawigacyjne. Starogard tak szybko się zaczął, jak szybko się skończył. Oficjalnie zostaliśmy wyprowadzeni. Koniec Starogardu. Taki nagle, ciach. Szedłem sobie przez te tereny przemysłowe, No dobra, tutaj więcej nic nie powiem. Zwrócę tylko jeszcze uwagę na to. Metrów odszedłem, no co za jazgot, że nie wiem, mamy XXI wiek, są czujniki ruchu, takie rzeczy inne, czy to musi być po cztery psy na jedno gospodarstwo jazgoczące, ale mówię, dzisiaj chyba jestem jakiś taki przewrażliwiony. Co chciałem powiedzieć tak, Starogard skończył nam się nagle, tereny przemysłowe sobie szły, nagle kilka właśnie tych jazgoczących domków i jesteśmy już totalnie poza miastem, zero innych zabudowań, od razu jest las. Co chciałem też powiedzieć, że warto być czasami pesymistą, bo ja tak pesymistycznie wprowadziłem do tych naszych pomorskich szlaków materiał, ponieważ to wszystko, co znajdziemy, tak jak już mówiłem, zaskoczy nas pozytywnie. Ten szlak tutaj ze Starogardu do Trzewanu, umówmy się, on nie jest jakoś super turystyczny. Będzie jedna poważna rzecz, o której będę chciał tam powiedzieć, taka naprawdę na poważnie. Ale poprowadzony jest dobrze. Prowadziło nas za rączkę, oznaczenia, nie skłamię, jeżeli powiem, że oznaczenia były co druga latarnia, więc przez całe przemysłowe ulice normalnie można by się pogubić, ale oni tam pilnowali, były nawet jak nie namalowane, to nawet naklejki na metalowe na słupach. Na metalowych słupach naklejki, nie metalowe naklejki. I teraz tak, ja tutaj muszę zrobić jedną prywatę, zaraz wam powiem, o co chodzi. Ale to może troszkę dalej, bo tam znowu słyszę, że psy ujadają. Oficjalne wejście w ścianę lasu. Ja się w Starogardzie kręciłem z kadrami, materiałami, tak żeby tam znaleźć, przerwać, nakręcić jeszcze raz, bo to ludzie wyszli, bo to coś przyjechało, bo to ktoś mi się za plecami gapił, do czego się nie mogę przyzwyczaić. Ja tam prawie godzinę spędziłem. Wyjście to jest 40 minut na piechotę ze Starogardu do miejsca, w którym Starogard już tutaj nie występuje. Dobra, z mojej strony przerwa, pora na prywatę, o której wspomniałem, bo ja biorę w czymś udział i ja muszę udokumentować, że ja w tym biorę udział. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Wojskowa Akademia Techniczna, w skrócie znanym wszystkim WAT, obchodzi 70. urodziny od powstania i wymyślili sobie coś takiego, o, to jest moment udokumentowania, wymyślili sobie coś takiego jak, no, oni nazwali to challenge, ja sobie pozwolę skorzystać po prostu z polskiego słowa wyzwanie, więc jest takie wyzwanie, zapisujemy się, rejestrujemy, czas jest do końca listopada i idea jest taka, że na 70 lat w Wojskowej Akademii Technicznej trzeba przejść, przebiec można też przejść, to też jest dozwolone, przejść 70 km. Nie trzeba tego robić na raz, co jest ważne i daje mi szansę ukończenia tego w jakikolwiek logiczny sposób. Można to sobie rozbić na odcinki. Według regulaminu uczestnik deklaruje, pokazuje, że bierze w tym udział za pomocą wygenerowanej przez nich karty zgłoszeniowej i indywidualnego nadanego nam numeru. No i możemy iść w teren. Rejestrujemy to, wysyłamy honorowo, że po prostu udało nam się to zrobić. Zresztą o czym mówimy, udało się. Mamy 70 km do przejścia. Teraz mamy drugą połowę października, więc jest praktycznie jeszcze cały miesiąc. Więc ja na szybko się zarejestrowałem, dzięki tam podpowiedzi kolegi, Wczoraj mi ten numer przyszedł, dzisiaj Monika mi to wydrukowała, żebym szybko miał. No i dzisiaj prawdopodobnie między 30 a 40 km na raz będzie zrobione, połowa pyknie. Więc taka fajna rzecz. Ja tam nie jestem specjalnie jakimś tam społecznikiem i nie lubię grupowych rzeczy, ale powiem tak, no motywacji zewnętrznej do ruszenia się i zrobienia sobie czegoś nigdy za wiele. Poza tym, co jest ważne, moja cebula wewnętrzna właśnie wypuszcza szczypiorek. Jak już to podeślę, że te 70 km się zrobiło, to oni wysyłają wtedy pocztą medal. Wysyłają medal, więc będę miał ten medal, no bo za tydzień zrobię drugie 30. My tymczasem idziemy dalej.
Jesteśmy, wyszliśmy już za Starogard, idziemy na wschód. Następną miejscowością, do której się dostaniemy, będzie 7 km nieopodal położony Szpęgawsk. I tam pewna historia. Tutaj naprawdę regionalna, ciekawa i ciężka w klimacie, więc już mówię. Ale obowiązkowo chciałbym ją przytoczyć, jak już będziemy tam na miejscu. Póki co oznakowania, jak najbardziej jestem zadowolony i to jestem pod wrażeniem, bo szlak z Kartuz do Gdańska teoretycznie powinien cieszyć się większą popularnością, a był kijowo oznaczony. Tutaj znowu co drugie, tam była co druga latarnia w Starogardzie, tutaj co drugie drzewo mamy te oznaczenia. O, nawet znaczniki szlaku więcej. Więc chyba niepotrzebnie się obawiałem, że wybrałem mało popularny turystycznie region. Wow, musiałbym zmienić troszkę plan wycieczki, ale mamy tutaj leśne kochanki mamy, że sobie tak pozwolę Januszowo zażartować. 3 km. Dobra, zapamiętać, że coś takiego jest, wrócić kiedy indziej. Ponieważ my udajemy się szlakiem kociewskim i tutaj no już powolutku się szykuje właśnie historia, którą mam do opowiedzenia, ale to na miejscu. Ja powiem tak, ja chciałbym nakręcić naszą piękną polską złotą jesień, czekając aż wyjdzie słońce. I tak od 20 minut wygląda na to, że nie wyjdzie i już nie ma opcji, żeby wyszło. Więc na kamerze pewnie tego nie będzie widać, że to jest, mamy drugą połowę października, zdaje się coś w okolicach 16. Tak, 16 października. I to jest ostatni tydzień, ja widzę jak jeszcze zaświeci słońce, że jest czerwono i złoto. Za tydzień ja myślę, że to już zacznie wszystko puszczać i oficjalnie zaczniemy takie listopadowa smuta. W ogóle tak śmiesznie czuć, sezon nie kończy się nigdy, chodzi się fajnie, ale zauważyłem, że w tych samych temperaturach, przy tej samej mniej więcej aurze i pogodzie, na wiosnę idzie się jakoś tak optymistyczniej niż pół roku później, przykładowo w takim październiku. Temperatura dalej jest przyzwoita, w okolicach 10 do 13 stopni, ale tak jakoś tak czuć tą nostalgię za odchodzącym sezonem letnim. Aż się cofam, żeby to pokazać, jeżeli idzie o oznakowanie szlaku. Jak najbardziej pozytywne, nie narzekam. Dobrze, że te oznakowania tutaj są, pomimo że ja się bałem, że ze względu na małą popularność regionu, że mogą być już zaniedbane i niewidoczne, ponieważ tutaj mamy znacznik, który nam mówi, że będziemy skręcali w prawo. Więc ja sobie pomyślałem, że tak, tam w oddali widzę, że ścieżka odbija w prawo, ale uważnym, czujnym okiem zobaczcie, jak jest niespodziewane. Jakbym szedł w nocy, to przy czołówce ja bym tego nie zauważył, ponieważ widzicie, że się nic nie dzieje, a zobaczcie, kolejny znacznik mamy tam. Czyli mamy taki szlak, że idziemy na przełaj. Przyznam, że takie zejście to mi się pierwszy raz, jak pamiętam, to mi się pierwszy raz zdarzyło, żeby szlak prowadził przełajem. Ciekawa sprawa. To teraz naprawdę powinni to gęściej oznaczyć, bo tylko tyle widać, że miałem znacznik i idę dalej. Jakaś karteluszek jakiś wisi. Jako że jestem człowiekiem literatury, głównie odbiorcą, to nie ignorujemy tego, co my tu mamy. No i co, to jest ta strzałeczka związana z tym moim przebiegiem, czy coś innego tu było? Tutaj w prawo nie ma gdzie pójść, też tutaj, kurczę, proszę Państwa, tutaj nic nie ma. Trzeba pod nogi patrzeć, idziemy między kłodami. Ja tutaj widzę ślady po wycince. Ja już się domyślam, że mój pesymizm jednak nie był taki zupełnie rano nieuzasadniony. Tam jest nasyp kolejowy. Ja idę i nie widzę kolejnego znacznika, ponieważ pewnie został wycięty w pień. W związku z tym mapa papierowa mi się na niedużo przyda, bo mam moją Bory Tucholskie, dla tego regionu nie ma nic dokładniejszego. Bory Tucholskie 150 tysięcy. I będę musiał się posłużyć prawdopodobnie nawigacją, żeby pójść chociaż jakoś tam mniej więcej na azymut do następnego w miarę pewnego punktu, że ten szlak występuje. No i widzicie, i taki klops. Więc tak jak rano mówiłem, te nasze szlaki są takie czasami nie do końca oczywiste, czasami takie nie najlepiej oznakowane,
a czasami po prostu w oznaczenia nie występujące. No, no, ja jeszcze stąd nie wylazłem. No więc ja popatrzyłem na mapę w kierunku wschodnim, czyli wzdłuż linii kolejowej. Wiem, że szlak przechodzi tunelem pod nasypem kolejowym, czyli ja idę po prostu na azymut, praktycznie prosto na wschód. Tak długo będę tędy szedł, aż spotka mnie dróżka, która będzie szła pod tunel pod wiaduktem. I tyle. Więc tu się idzie zirytować akurat w takich momentach, ale ja dobrze czułem, że właśnie w takich regionach już nieturystycznych różne rzeczy mogą się dziać. No i tak jest, wycinka. To wycinka obcięła kurze złote jaja. I dlatego ja tam szedłem z, nie wiem ile, 400-500 może metrów na czuja po prostu wzdłuż linii. Jak widać, ten szlak tutaj przed wycinką był poprowadzony. Ale z tymi wycinkami to jest coś naprawdę niesamowitego. Od dwóch przynajmniej lat nie było szlaku, który nagle nie wpadał na pustą przestrzeń po wycinanych lasów. No to teraz już powiedzmy z głowy. O, ja już tutaj widzę, że wspomniana droga, która miała przekosić sprawę, występuje. Jest też znacznik. O, słońce wyszło. To może uda się wreszcie pokazać piękną polską złotą jesień na północy. No tak średnio, bo to akurat są sosny w większej części. No, w każdym razie wyszliśmy z momentu kryzysowego. Znaczy kryzysowego, irytującego. Chociaż nie powiem, że jak zobaczyłem, że wreszcie coś przebiega tak, jak pesymistycznie to zaplanowałem, to jestem jedną z tych osób, które by się cieszyły na koniec świata, gdyby same go umiały przewidzieć. O, i się elegancko, ładnie zrobiło. Jest wszystko, co potrzebujemy. Jest znacznik szlaku, wreszcie słoneczko. Jak jest słońce, to naprawdę temperatura robi się taka wiosenna i jest fajnie. Tylko jak mówiłem, czuć tą nostalgię. My chyba naprawdę nie jesteśmy specjalnie od przyrody tak odseparowani, jak mogłoby się wydawać, więc w tych cyklach fajnej nadziei na wiosnę i takiej lekkiej nostalgii, sentymentu na jesień, coś takiego występuje. Ja mówiłem o wiadukcie, tu nie ma żadnego wiaduktu. Jest linia kolejowa numer 203, wspomniany Ostbahn. Stamtąd przyszliśmy, tam przyjechaliśmy i tam jest kierunek Tczew. Nic nie jedzie? Nie. I dotarliśmy do kolejnego miejsca, w którym jest przeszkadzajka, ale to też jest miejsce, do którego ja dotrzeć chciałem. Znacznik szlaku jest tam. Tak, i doszliśmy tutaj do tego miejsca. Znajdę jakiś fajny kadr i poprowadzę i tutaj krótką historię opowiem o tym miejscu. Dobra, na razie ogólne wprowadzenie. Jesteśmy w takim miejscu, to gdzie nas tutaj przyprowadziłem. To jest cmentarz w lesie szprągawskim. Na tablicy mamy lata wojny, ale tak naprawdę mnie tutaj interesuje jeden szczególny okres. Miejsce nazywane kociewskim Katyniem. I to nie bez powodu, więc posłuchajcie tej historii. Już sekundkę, ja jestem sam, więc muszę sobie wszystko sam tutaj poustawiać. Hasło zbrodnia w lesie szprągawskim. Dla osób, które będą chciały sobie potem doczytać, co to za wydarzenia, zbrodnia miała tutaj miejsce. Znajdujemy się, jak już materiał jest o tym, to niedaleko Starogardu Gdańskiego, koło miejscowości Szpęgawa. To jest istotne, 7 km od Starogardu Gdańskiego. 1 września, jak wiemy, 1939 roku wybucha II wojna światowa, to wiemy ogólnie. Ogólnie wiemy też jako naród, czym jest Katyń, jednak takie zbrodnie zdarzały się też i w regionach. Dla Kociewia takim regionem rzezi były lasy szpęgawskie. Już 16 września, po wybuchu II wojny światowej, jak Niemcy zdobyli tutaj, podbili te tereny, zamknięto las szpęgawski, potężny kompleks leśny o wymiarach 7 na 10 km. Pod groźbą kary śmierci nie wolno tutaj było wchodzić, ponieważ oni tutaj coś zaczęli robić. Od 16 września kopali tutaj masowe, przygotowywali tutaj masowe groby
kopiąc doły. Oni mieli to wszystko już zaplanowane, oni wiedzieli, jaką rzeź zamierzają zrobić. 16 września zaczęli to kopać. Położeniem tutaj tej miejsca zbrodni sprzyjało to, że tutaj nie ma żadnych okolicznych domostw, siedlisk ludzkich. Jest wprawdzie linia kolejowa, którą tutaj przyjechaliśmy, jednak ona, gęstość drzew zapobiegała, żeby było z tej kolei tutaj cokolwiek widać, co by się działo. Od 16 września, jak wspomniałem, zaczęto kopać groby pod planowane ludobójstwo. Pierwsze egzekucje rozpoczęły się już 22 września 1939 roku. Przywieziono ze szpitala psychiatrycznego w Kocborowie 88 pacjentów i ich tutaj i przeprowadzono na nich egzekucje, co jest też straszne, nie na szybko, nie strzałem z pistoletu w głowę. Następnie zaczęto eksterminować pacjentów, którzy zostali przywiezieni z filii tutaj tego kocborowskiego szpitala z Gniewu oraz ze szpitala psychiatrycznego ze Świecia. To był początek dopiero. Do stycznia 1940 roku zostało tutaj zabitych 7 tysięcy osób. 7 tysięcy osób po osobach ze szpitala chorych. Zaczęto tutaj przeprowadzać egzekucję inteligencji kociewskiej, więc po kolei lekarze, księża, nauczyciele, jak najbardziej dalej też ludność cywilna. Skala tego była tak duża, że to, co sobie Niemcy zaplanowali, to tych grobów nie starczyło dla wszystkich, więc dochodziło do takich makabrycznych rzeczy, że więźniowie, którzy tutaj przyszli po własną śmierć, sami sobie te groby musieli kopać. Więc to jest miejsce, gdzie ewidentnie chciałem się zatrzymać i tą historię opowiedzieć, ponieważ o ile Katyń jest w ogólnej świadomości narodowej, tak każdy region przy tego typu wydarzeniach ma własne tragedie, których skala też jak na mały region jest po prostu przerażająco gigantyczna. Do jakiej kondycji może człowiek zejść. Ktoś to musiał planować, ktoś to musiał tutaj pilnować, przyprowadzać i egzekwować. I aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś z takiej służby później wraca do domu na obiad i jakby po prostu wrócił do domu. Dobrze, że przyszliśmy tutaj jesienią. Jak wspomniałem, ta nostalgia jesienna, chwila zadumy, sprzyja tutaj zastanowieniu się nad takimi wydarzeniami, że to miało miejsce, więc pamięć, że takie wydarzenia miały miejsce i świadomość, że kondycja człowieka jakoś specjalnie się nie zmienia, sprzyjają refleksji, czy to już aby ostatnie takiego typu rzeczy, które się wydarzyły, czy jeżeli o naszą kondycję jako człowieka nie zadbamy, czy coś takiego nie byłoby opcji, żeby się jeszcze raz powtórzyło. Obejrzmy sobie ku pamięci te pomniki tych grobów masowych. Rany wam powiem, że to miejsce daje po głowie. Tutaj idziemy tutaj tą drogą, a to jest po prostu aleja grobów masowych. Po lewej stronie i po prawej wszędzie doły, w których masowo poddawani egzekucji byli ludzie. Bo jak jestem tu sam, jest jesień i to jest skala, jak to się rozciąga po prostu lewo, prawo, groby masowe. Coś strasznego. To naprawdę niesamowite jest, że
ktoś był w stanie coś takiego wymyślić, że ktoś był w stanie to przeprowadzić i później dożyć jeszcze lat często późnej starości, bo nie wszyscy też za to zostali ukarani. Jak można później żyć z taką świadomością tego, co się zrobiło? Jeszcze przejdziemy sobie tym pomnikiem, który jest tam wybudowany. Ale ładnie to ktoś wymyślił, to naprawdę sprzyja refleksji ta konstrukcja. To widać, że jest oświetlenie. W nocy to musi też ładnie wyglądać. O, osoby prawdopodobnie zidentyfikowane. Same tablice z nazwiskami ofiar. No ciężkie miejsce, mówię. Nie spodziewamy się czegoś takiego, takiego ciężaru gatunkowego. Ciężko będzie później ten materiał dalej poprowadzić do końca po czymś takim w turystycznym nastawieniu. Opuszczamy to miejsce z pomnikiem. Dalej, idąc szlakiem żółtym, mijamy kolejne stanowiska grobów masowych. I to będzie nam jeszcze wtedy towarzyszyło, bo to są numer 10, a idę zmniejszającą się liczbą, więc tam pewnie jest numer 9. O, zgrozo, coś niesamowitego jeszcze raz powtórzę. Następnym punktem przełomowym będzie dojście do jeziora Szpęgawskiego jako coś, co trochę złamie scenariusz. I ostatni, grób masowy numer 1. Opuszczamy teraz to miejsce. Znacznik jest tam. Znowu wychodzimy poza utartą ścieżkę. No i może będzie lepiej niż za pierwszym razem, gdy nas zrzuciło z drogi. Kolejne miejsce, gdzie można spać z rowerka, jeżeli idzie o oznakowanie szlaków, ponieważ doszliśmy do rozwidlenia i tylko dlatego, że ja wcześniej jak patrzyłem, gdzie ten szlak będzie szedł, to nie poszedłem na pałę dalej tak, jakby to intuicja sugerowała. Nie ma oznaczenia, że trzeba odbić z powrotem w las tam. Więc ta nieoczywistość znaków, o, no dopiero tam jest, gdzie to już byłoby dawno przegapione, że tam jest kolejny znacznik, ale momentu, w którym była strzałeczka, odbijamy hehehe w lewo, a nie idziemy dalej prosto, takiego czegoś nie było. Pewnie znowu wycięte w pień. Pora włączyć dopalanie, bo w sumie szlak idzie, tak jak widać, drogą grutową z lewej do prawej. No idzie przed siebie i za siebie, więc niepotrzebnie obciążam nogi, tylko i wyłącznie po prostu maszerując, skoro mam kijki. I teraz tak, dlaczego sobie postanowiłem się wejść i pochwalić, że mam kijki? Ponieważ to nie ja je mam, to są kijki Moniki. Ja do tej pory miałem takie tanie chińskie skręcane po prostu jakoś na gwint czy coś takiego i o tym nie myślałem, po prostu kijki były. Jakkolwiek zdarzyło mi się już, że te tanie chińskie kijki, jak się mocniej podparłem, to mi ten zacisk czy coś, w co się zawciskało, że to po prostu pod napięciem puściło. Tak samo wkręcanie i wykręcanie po latach spowodowało, że to tam jakoś tak dziwnie działa, nie działa. W każdym razie, osobiega. Kiki są Moniki. Ona się zainspirowała, wzięła sobie takie kiki, jak na kanale ma szybki, więc tutaj nie. No, są z Decathlona. Taki model sobie. I co jest fajne, to one są regulowane są na zatrzask. O, tu jest zatrzask.
Ja wiem, ktoś kto korzysta i dla niego to jest prawda objawiona, no to tyle. No ja do tej pory miałem chińskie, póki nie potrzebowałem więcej, no to po prostu więcej nie kombinowałem. W momencie jak mi się te chińskie w głupim momencie poddały, no to tak zobaczyłem, co się poddało i czy to rozwiązanie jest konieczne, więc nie jest. Czyli co jest fajne właśnie w tych kijkach, to jest to, że tu jest na zacisk, że tu jest na zacisk, więc to nie ma opcji, żeby się złożyło. Tutaj sobie regulujemy, ile nam pasuje. Właśnie, ja nawet nie wiem, ile to mi pasuje, muszę zobaczyć. O, tak nawet udało mi się złożyć mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Więc mówię, nie ma powodu kolejnych kilometrów trzepać, jak idziemy w kierunku tego jeziora Szpęgawskiego, żeby po prostu to wszystko szło w nogach, bo ręce i tak dyndają, nic nie robią, to niech się na coś przydadzą. I tutaj jest myk i gitara. Rączka gąbkowana, więc sobie tak przyjemnie leży. Te moje chińskie były plastikowe, nie wiem, ja jestem jakimś tam minimalistą, to mnie to tam szczerze mówiąc nie robi. I co jest ciekawe, tutaj widzę, że jest taki motyw, że to się otwiera i dzięki temu te paski, które najprawdopodobniej mogą ulec użyciu, że te paski też można wymienić. Więc to jest taka ciekawostka, jak ja się przyjrzałem, jak Monika sobie je miała, korzystała, więc jak już wróciliśmy z urlopu i tymczasowo ona jest w tym momencie nieaktywna, to właśnie ja sobie jak najbardziej te rzeczy biorę. Tak samo jak do kamery. Ja mam zawsze z Decathlonu tą 5-litrową, bo ona jest fajna, wygodna, szczególnie jak się gdzieś dalej jedzie. To można sobie tam dodatkowych akcesoriów napchać i mieć zawsze je pod ręką. Ale ja na chwilę obecną nie potrzebuję nic rezerwowego, tu chodzi tylko i wyłącznie o kamerę. Więc to z kolei z Helicona, też nie moje, też Moniki. Z Helicona taka fajna saszetka, tu idealnie mieści się kamera, zapasowa bateria i nic więcej, bo nic więcej nie potrzeba. Ale bardzo kompaktowo na pasie się nosi, nie dynda, nie przeszkadza. Dobra, kijki rozłożone, troszkę się napiłem, chwilkę odpocząłem, możemy iść dalej. Od godziny nic ciekawego się specjalnie nie dzieje. Mija się taką gruntową drogą, cały czas szło właśnie z tymi kijkami, więc dobrze, że je sobie włączyłem. Jako punkt przystankowy, no to sobie zobaczyłem, że znalazły się oznakowania turystyczne PTTK i możemy zobaczyć, co nas czeka dalej. Myślę, że jakimś tam punktem przystankowym może być przykładowo o taki Swarożyn 9 km stąd. Ciekawostką w Swarożynie jest jego nazwa. Zwróćcie uwagę, Swarożyn, jeżeli ktoś się interesuje mitologią słowiańską, tak ubogą zresztą źródła, no ale Swaruch, Swarożyc, Swarożyn, to ewidentnie nazwa sugeruje tutaj bardzo dawne, stare pochodzenie tej miejscowości. Sięgające u nas czasów jeszcze grubo przedpiastowskich, sprzed przyjęcia przez dwór Mieszka I, przez dwór, nie przez Polaków wszystkich, tylko wtedy to przez dwór chrześcijaństwa. Więc widzę już powolutku, że tam jest niedaleko, że prześwituje już jezioro Szpęgawskie, a za 9 km jest Swarożyn. O, wspomniane jezioro. Tak, szczerze mówiąc, ono jest bardzo ładne, malownicze, na mapie tak nie wyglądało. Następna kraina położonych znaków. O, i mamy tutaj, w Szpęgawsku byliśmy. O, kijki, mam teraz tankę zablokowaną. O, tutaj nawet będzie widać, skąd my przyszli, jak idziemy. O, dobra, jest mapa, skorzystamy do odprawy. O, Jesus. Przyjechaliśmy więc region... Region Kociewia, tak, że zobaczcie, o, w Kociewie, o którym mówiłem, że założę się, że nie każdy będzie w UNESCO umiał przypiąć Kociewie do mapy, to tak, tutaj mamy linię Wisły, tutaj mamy Tczew, który przynajmniej w większości powinien być kojarzony jako takie miasto pod Gdańskiem i obszar Kociewia, to jest tutaj Tczew. Obszar Kociewia, sorry za cięcie, musiałem sobie sprawdzić, żebym miałem głupoty nie wolną. Obszar Kociewia składa się na chwilę obecną, chyba że kogoś podbiją, z trzech... No dobra, zrzuciłem oznaczenie. Z trzech powiatów, jest to powiat tczewski, tutaj, powiat starogardzki, tutaj mamy Starogard, oraz północnej części powiatu świeckiego. I dlatego ja się wcześniej zaciąłem, bo tego świecia tutaj nie ma. No, świecie jest troszkę niżej.
W każdym razie to jest sobie tutaj właśnie, jak tutaj mamy Wisłę, Gdańsk by był gdzieś tutaj, to Kaszuby zaczynają się po tej stronie, a tutaj właśnie ten obszar to jest Kociewie. My udaliśmy się tutaj, dojechaliśmy tutaj pociągiem do Starogardu Gdańskiego i tym szlakiem żółtym, on jest tutaj jeszcze inaczej oznaczony niż u mnie na mapie, w każdym razie, dobra, tutaj szlak żółty jest oznaczony jako czarny, więc szlakiem czarnym idziemy sobie. Od Starogardu byliśmy przy tych grobach, teraz doszliśmy do jeziora tutaj. To jezioro będziemy sobie obchodzili z tej strony i dalej szli w kierunku Tczewa. W Tczewie mam plan zapakować się w pociąg i wrócić do Pruszcza Gdańskiego, który już na Kociewiu nie jest, w związku z tym się tutaj nie znalazł na tej mapie. W Szpęgawsku byliśmy. I to, co wspominałem o Swaróżynie, Swaróżyn będziemy też mijali. Jest już pół do pierwszej, ja o 12 miałem plan, że sobie zrobię odpoczynek, ja odpoczywam cały czas. Coś sobie przekąszę, zjem chwilę przerwy. No i jako, że tempo nie jest zabójcze, wiem, że pewnie po zachodzie słońca przyjdę na miejsce, więc sobie nie ma gdzie się spieszyć, to może pora chwila na popas. A trzeba pamiętać, pas piersiowy odpiąć przed zdjęciem wszystkiego. Dla komentujących, że dużo noszę, tak, ale tym razem mam trzy powody. Pierwszy, tak jak zawsze, jestem sam i w razie czego przez długi czas nikt by mnie nie mógł stąd odebrać. Dwa, testuję sobie plecak, który Monika mi kupiła, jako taki już, taki, który miałem sobie wypatrzony. Szukuję się, szczerze mówiąc, do jego recenzji, a żeby też móc powiedzieć, no to trzeba go znosić, więc przez cały urlop z nim chodziłem. I teraz dalej z nim chodzę, żeby właśnie wyczaić jego wady i jego zalety. Jako, że wszystko jest mokre, to już sobie pozwolę tutaj o kalimatkę wyjąć. Wada czy zaleta? No, to będzie trzeba przedyskutować. Więc sobie poddupnik rozłożymy, żeby na tym mokrym nie siedzieć. Już ja jak ja, żeby mój nowy plecak się nie uwalił. Taka mała, fajna w kosteczkę kalimata. Ona nie sądzę, nie no, może 5 mm by mogła mieć. W każdym razie jest super, uber, ultra light. Zatem co dzisiaj mamy przewidziane w menu? Jeszcze przed recenzją plecaka powiem, że od razu mi się spodobało takie samo zrobienie, ten rozwiązanie jak w zasobniku piechoty górskiej. Mianowicie, że górna klapa jest półeczką, jest odpinana. Więc nie trzeba walczyć z całym majdanem. Więc co tam kuchnia dzisiaj ma przygotowane? Bułeczka jedna zjedzona, na bułeczko chyba nie mam ochoty, mam ochotę na cukier. Więc obowiązkowo moja kuchnia jest. Knopers, baton jest. I to, co ostatnio tak fajnie zainspirowało, zostałem zainspirowany i dało radę. Ja poprawiłem ten wzór musu owocowego. Ostatnio jadłem z tym barka mało drogo. I poprawiona formuła polega na tym, że teraz jest dużo i taniej. Więc szlak, powiem, że mi się ten, że wiedziałem, że jest mało popularny i właśnie, że może być byle jak. Dwa razy było byle jak, ale tak poza tym jest całkiem okej, w miarę jest zrobiony. Przebieg też jest fajny, troszkę urozmaicę, no nie ma tej wspomnianej, nie ma tego wspomnianego tych przewyższeń. Nie wiem, skąd tam wyliczyło 300 metrów, może cały kraj akurat jakoś tam pochyły w tą stronę. Plecak to już pewnie trochę zrobię ten false start, bo to nie jest recenzja dla plecaka, ale tak powiem właśnie, że jak mi się nosi. To jest model Travel 500, kiedyś pod nazwą Escape 500 w Decathlonie był. Mega mi się podoba, przede wszystkim zwróciło uwagę na to, że jest fajnie system pleców rozwiązany. No to, co dla mnie najważniejsze, bo nie lubię właśnie jak się plecy pocą, to nie to, że one się nie pocą, one się dalej pocą, bo no, taka fizyka świata, nie oszukamy, ale przez tą konstrukcję, którą tam kiedyś na materiale pokażę właśnie, jest dużo fajniejsze odprowadzanie pary wilgoci, więc one są tak spocone w sposób kontrolowany. Na pewno muszę zobaczyć, czy to jest minus, czy coś ma źle ułożonego. On ma z tyłu taką ramę w kształcie takiego drutu profilu metalowego wygiętą i ona
obcierając materiał, ona troszkę trzeszczy i hałasuje, więc ja możliwe, że mam coś tam, myślę, więc możliwe, że mam tam albo coś źle ułożone, za bardzo wypycha, albo właśnie zobaczę, bo być może jak jest ten pałąk metalowy opleciony materiałem, to może on tam po prostu hałasuje, jak się przemieszcza. Nie zwróciłem uwagi na ten pałąk, jak chodziliśmy po śnieżce, bo był mniej wypakowany, więc może jak teraz go napchałem, to po prostu może to się bardziej jakoś wszystko dociska. Ale to co? Do sprawdzenia. Po chwili odpoczynku szlak ciągnie dalej wzdłuż, i to dosłownie wzdłuż jeziora Szpęgawskiego. Jestem ciekawy, czy to jest jego cecha, ale zobaczcie, nawet chyba w kamerze będzie widać, że ta woda, no mnie jako facetowi trudno powiedzieć, kolor jest ładny albo brzydki, ta woda ma jakiś taki lazurowy kolor. Czy to właśnie jest specyfika tego jeziora? Pierwszy raz taką... Dobra, to chyba są jakieś glony. Dobra, nie było tematu. Jezioro jak jezioro, przy brzegu są jakieś glony, które zabarwiły wodę na kolor lazurowy, co jest bardzo ładnie wygląda. Jakkolwiek po chwili jak się tutaj pooddycha, to czuć też, że one walą. Ale tutaj jest bardzo malowniczo, ten kawałek widokowo jak najbardziej mi się podoba. A i ścieżka fajnie jest poprowadzona. Oczywiście od samego początku warto zaznaczyć, że poza miejscami, które mijałem jakieś domki, to ani jednego człowieka na szlaku, co też właśnie świadczy o tym, że ta kultura u nas korzystania z turystyki szlakowej jest dosyć mało popularna. A na miejscu gotowa, miejsca mniej znane, jak najbardziej gotowe do wykorzystania. Godzinę jazdy pociągiem od domu, żeby nie było. Nie, ten kolor wody to jednak zdecydowanie coś więcej niż glony. Ono jest ten, całe to jezioro ma taki niesamowity lazurowy wygląd, kolor. I co ciekawe, ono mi się kojarzy, i co ciekawe, tutaj tak pachnie mi dzieciństwem. Pachnie mi spleśniałą paździerzową płytą. Przypominają mi się te zakładowe ośrodki wypoczynkowe, do których się z rodzicami jechało. Więc zdecydowanie to jest zapach dzieciństwa. O, paździerz. Jak dziecko, z powrotem. Ciekawostka, pamiętacie, ja to chyba z drugiej strony obejdę. Tylko dla wtajemniczonych. To jest materiał ze szlaku kartuskiego. Pamiętacie? Muszla Świętego Jakuba. Ponieważ nie jest to jeden szlak, tylko jest to zespół fragmentów szlaku wykorzystywanych do dojścia do ośrodka pielgrzymkowego w Santiago de Compostela. W Hiszpanii czy Portugalii? Tam na Półwyspie Iberyjskim. Ale to dla mnie jest znak, że tu mogę chwilę odsapnąć. Przewyższenia, co wspominałem. To może dlatego się zrobi 300 metrów. Teraz właśnie było takie wejście długie pod taki tam nieznaczny spad. Spad, wejście dla mnie, a tam jest spad, gdzie będę szedł dalej. Minęła godzina od ostatniego wejścia, tak mniej więcej. Trochę cisnąłem wzdłuż tego jeziora Szpęgawskiego. I doszedłem do pierwszej tablicy, która się tu pojawia, więc myślę, że pora na małe odsapnięcie. Startowaliśmy tutaj. Odbijam od jeziora, jestem gdzieś tutaj. Tutaj tak się biłem trochę ze sobą, ale mówię, szlak to szlak, idziemy, że szlakiem nie schodzimy, bo ten szlak idzie taką podkową. Teoretycznie jakby pójść w ten sposób, to się dało skrócić, no ale nie o to w życiu chodzi. Więc wiedziałem, że będę szedł tak, że później będę z powrotem wracał, dlatego było trochę demotywująco. W każdym razie powoli zbliżamy się do Swaróżyna. Miało nie padać, ale coś tam pokropuje. No i co? Trzeba iść dalej. Szybkie wejście i mała korekta w tym, co miało być. Ostatnio chyba wchodziłem godzinę, dwie temu, że będzie Swaróżyn. Minąłem Swaróżyn, szlak tuż przed Swaróżynem odbił tak, że i poszedł wzdłuż Swaróżyna, ale nawet budynku z tkanki miejscowości nie zobaczyliśmy, więc Swaróżyn minięty bezobjawowo i idziemy dalej. Od momentu, jak się ostatnio tak łączyłem, to był las, czysty las, marsz, las. Nie było absolutnie żadnego eventu, wydarzenia.
które by było warte, żeby coś wtrącić, więc taka deprywacja sensoryczna trochę nastąpiła. No i trochę kilometry zaczęły wchodzić w nogi. Mam zrobione 22 km pyknęło, według tego, co mi tam pokazuje. Więc już tak powolutku tak już czuję zmęczenie. Zostało, no teoretycznie zostało w granicach jeszcze 10 km. Z tego, co widziałem, to dalej będziemy ciągnęli. Godzina dochodzi 16, więc jest opcja, że w ciągu, no myślę, że już takim wolniejszym tempem, że jakieś 2,5-3 godziny dojdę, więc załączę się, jeżeli coś się wydarzy dalej ciekawego. A tak czy siak się jeszcze załączę, no bo w razie czego wypada też powiedzieć do widzenia. Więc ja sobie chwilkę odpoczywam, tak teraz coraz częściej i powolutku idziemy w kierunku Trzewa. Moje dycha została. Chwila przerwy, wiata. Te wiaty są ustawione tutaj nieprzypadkowe, one mają mi chyba służyć. Bo już tak w nogach coraz bardziej czuję, że się tu już troszkę boli. No tu jest głupia sprawa, bo szlak tam dokładnie 50 metrów dalej wypluł mnie na drogę asfaltową. Tam widzimy autostradę A1 i co jest głupie, mamy przejście bez chodnika pod wiaduktem tej autostrady. Więc mamy takie wytyczanie szlaków, znaczy no tutaj wyboru dużego nie ma, ale generalnie no to są takie momenty, gdzie to tak naprawdę jest nie do końca bezpieczne. Więc tutaj chwila przerwy, coś tu jeździ, nie jeździ. Standardowo, nie żebym był zdziwiony, ale właśnie minęły 33 km, a ja jeszcze nie jestem nawet blisko końca. Trasa jest szybkobieżna, ale monotonnie męcząca, więc czuję się bardziej zmęczony niż przy bardziej jakichś trasach, które mają więcej niespodzianek w trakcie. Więc pokazuję Wam, że przyszedłem sobie kilometrami stamtąd. No, jeżeli to wygląda nudno, to Wam mówię, że to jest nudne. I będzie szła do tamtąd, po sam horyzont. Więc końca nie widać. Zrobiłem sobie tutaj mały postój, bo tak szczerze mówiąc, to już tutaj kurczę nogi w zawiasach, to tak już i kostki, to już tak już czuję, że trochę bolą, bo było też dużo odcinków, było też w trakcie tego przeskakiwania między lasami, to było parę odcinków asfaltowych albo tego podbruku, no więc to tam generalnie bardzo szybko, nawet przy fajnych butach czuć, że jest twardo i myślę, że to troszkę mnie zmniejszyło skuteczny zasięg. Mamy godzinę 18, będzie, już się ściemnia, jeszcze może tego tutaj za końca nie widać, ale już się ściemnia, więc ja tym razem jestem przygotowany po ostatnim tym, że byłem nieprzygotowany wcześniej, więc mam tutaj do doświetlenia się, nie wiem, może później pokażę, ale jeżeli już by mi się nie chciało, no to ja już chyba pokazywałem takie odblaskowe coś i od kolegi dostałem, to już w ogóle jest petarda, taki kapitalny odblaskowy pas. To teoretycznie może być na pas, ale to jest tego. To po prostu przez wszystkie tam przetroczenia na plecaku to wezmę nim obłożę. To jest fluorescencyjne i ma masę tych odblaskowych rzeczy, więc mega fajne, fajnie jasno świeci. Na głowę czołówka jak najbardziej jest przygotowana, więc ja się liczę z tym, że jeszcze tutaj w tym na tej drogolesie jeszcze mnie może ta ciemność powolutku już zastać. Pierwsza gwiazdka nadziei, dochodzimy do tablicy, która, no dobra, jeszcze za mało, tu jeszcze nie widać. Pierwsza gwiazdka nadziei, dochodzimy do tablicy, która zawiera słowo czeskie w nazwie, więc powiedzmy, że daje mi to plus 1% punktu wytrzymałości, żeby iść dalej. Lubiszewo Tczewskie. Dzionek się kończy, jak widać. To, co tam widzimy, to nazwijmy to zachodem słońca. Idziemy dalej. Szlak tutaj skręca. Tutaj, gdzie jesteśmy, gdziekolwiek. No już nawet nie patrzę na mapie. O, i wreszcie o nadzieję wróciłaś. Zobaczcie, tam jest Trzew. Tam jest Trzew w promieniach zachodzącego słońca. Więc powiedzmy, że siły witalne mi... opuściłem kinki. Więc skłamię i powiem, że siły witalne mi wróciły.
parafrazując Immanuela Kanta, niebo gwieździste nade mną, a... A tczew przede mną. Dotarliśmy. Dotarliśmy. Mnie nogi już odpadają totalnie. Jeszcze jedno szybkie ujęcie dworca w Tczewie, że dotarłem do centrum i będziemy kończyli materiał. Wycieczka generalnie bardzo fajna, jeżeli idzie o koszta. Całkowity koszt wycieczki to do tej pory to było 11 zł za bilet kolejowy z Pruszcza do Starogardu. Teraz 8 zł za Tczewa do Pruszcza, więc no, chyba taniej się całego dnia zapełnić się nie dało. Więc ja też dziękuję za uwagę. Dużo było tych monotonnych momentów, więc materiał może przy odrobinie szczęścia poniżej godziny będzie miał. Do następnego. Ciutkę po krawędzi, ale się udało.